Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w Wąchocku przy pałacu Schoenbergów. Bardzo duży obiekt. Wchodzimy, zbadamy go. I jest pełna noc, mamy pierwszą godzinę, więc jedziemy. Chodźcie za nami. Na kamerą Klaudia. Hejo. A więc jesteśmy w środku. Masz K2 blisko? K2 pod ręką masz? O, to fajnie. Ja miałem włączony róg, ale jaja. No, ale myślę, że podziałaś. Jeszcze mamy baterię. Zobaczmy, może tu jeszcze, nie? Nieźle. Piękny obiekt. Dobra, czyli obeszliśmy. Jeszcze tu. Dobra. To jest full naładowana. Tymi schodami czy tam? O. Pałac Schoenbergów w Wąchocku powstał pod koniec XIX wieku. Wybudował go Naumann, właściciel funkcjonujących w Wąchocku zakładów metalowych. Zakłady metalowe uruchomiono w 1833 roku w ramach inwestycji Banku Polskiego. Po 1833 roku został przebudowany cały układ wodny oraz zabudowania fabryczne. W jednej z hal warsztatów metalowych stworzono młyn. Zakłady zostały zniszczone w 1868 roku przez powódź, która nawiedziła miasto. Po przejściu żywiołu obiekt stał się ruiną. Powódź po raz kolejny nawiedziła Wąchoc 23 października 1868 roku. Przez to jeszcze bardziej pogorszyła stan zakładów metalowych. W ten sam dzień całość zakupił Piotr Hut, który sprzedał zakład w 1888 roku niemieckiemu przedsiębiorcy Robertowi Neumannowi. Ten założył fabrykę walców młyńskich, polepszył stan młyna oraz wybudował murowany, piętrowy dom mieszkalny, który przypominał strukturę pałacu. Obiekt był budowlą o cechach neoklasycystycznych, zdobiony rozetami, medalionami oraz metalowymi palmetami w zwieńczeniu dachu. W późniejszym okresie gospodarzem rezydencji został zięć Roberta Mikołaj Schoenberg. Po jego śmierci fabryką kierowali jego synowie. Jeden z nich, Robert, po zajęciu Wąchocka przez Niemców był wójtem gminy. Pod koniec II wojny światowej rodzina Schoenbergów opuściła miasto, a zakład metalowy przejęło państwo. W pałacu siedzibę mieli m.in. posterunek milicji, urząd gminny,
przedszkole, ośrodek zdrowia, a nawet miejscowy klub sportowy. Obecnym właścicielem obiektu jest przedsiębiorstwo kolonijno-zagraniczne, które ma siedzibę w Łodzi. Stanowi własność stowarzyszenia Nowum Flumen, które planuje remont zabytku. Przedsiębiorstwo planuje urządzić w nim kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny. Jest taki zjedzony. Przyszliśmy zwiedzić ten piękny pałac. Nie, to ja nie zostawię. O, tutaj spokojna sesja będzie. Fajnie. Przyszliśmy zwiedzić to miejsce. Jeżeli ktoś jest z nami, możesz wpłynąć na to urządzenie, które trzymamy w dłoni. Jedno bądź drugie. Ciepło właśnie. Nawet SB-cza można spokojnie zrobić. Zrobimy pełno. Tam jest sobie przejście dalej. Porozmawiajmy, może. Może się uda. S-Box. Scanning. FM. Sesja. Sesja z S-Boxem. Halo, halo. Czy ktoś z nami tutaj jest?
jeszcze możemy tutaj przybywać. Czy nie stanie nam się krzywda? Chciałbyś nam coś pokazać? Kobieta, możesz się postawić. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Możesz jeszcze coś powiedzieć na koniec? Dziękujemy. I wiem, że jeżeli tutaj chodzicie, to chodzicie po całym pałacu, więc wszędzie możemy się skontaktować. Teraz już nie widzi, dobra. Daleko. Nie, nie, raczej nie. Jeszcze raz, możesz dotknąć? Poczekaj chwilkę. Zapali się niebieska dioda. O, właśnie. Czyli jesteśmy teraz pewni, że nic. Ale fajne ujęcie. Mhm. Dziękujemy. Z kim mamy przyjemność? Jesteś mężczyzną czy kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Z tej strony właśnie, jak teraz odpaliłaś, to odpowiedź właśnie... Rembut. Tak, więc podejdę teraz. Ta strona to tak.
ta strona to nie. Możesz dotknąć też tamtego. Okej. Ciary mam. Dotknij anteny. Prosimy. A na piramidzie możesz odpowiedzieć, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną? Nie, to jeszcze jest odpowiedź. Jesteś mężczyzną, tak? Rzuć kulkę. No wiem, wiem, właśnie, tylko teraz się zdziwiłem. Okej. Czy jesteś z rodziny Schoenbergów? Z tego pałacu? Klaudia, szłabyś tu jeszcze zobaczyć, czy dobrze widać, jak tak patrzę. Użyłem taką kuleczkę, którą można dotknąć. Mhm. Dobra. Dobrze. Dziękuję ci za odpowiedź. Powiedz mi teraz, czy to ty wzbudzasz to urządzenie? Teraz odpowiedz na piramidzie. Na zielono. Ok? Podchodzisz do tego. Ale tak, żebyśmy wiedzieli na pewno, to zaświeć tak, że dźwięk będzie jak zawsze teraz, jak dotychczas. Taki długi dźwięk, aby był. Czy ty uruchamiasz tamto urządzenie? Aha, i potwierdzasz. Czy jesteś właścicielem? Jesteś właścicielem? A dotkniesz dokładnie anteny? Proszę.
dźwięki tutaj, jakby ktoś chodził. Jeszcze tam. Czy jesteś właścicielem tego pałacu? Okej. Czyli z rodziny, ale nie właściciel. Dobrze, mam kolejne pytanie. Wiemy, że jesteś tu. Czy ktoś chodzi obok nas? Po naszej lewej. Słyszymy dźwięki. Czy ktoś inny chodzi tutaj obok? To jest niemożliwe. To jest niewiarygodne. Słuchać, jak ktoś chodzi tutaj. Dziękujemy za odpowiedź. Czyli jest was tutaj więcej. Dobrze. Ktoś drapał mury. Dobrze, a czy... uciekło mi chyba teraz pytanie. A pilnujecie tego pałacu? Nie jesteś tu dalej? Tam było stuknięcie. Dotknij anteny. Jeśli jest was tu więcej, jeszcze raz dotknij to urządzenie. Okej. Szczerze cię. My tutaj nic nie zrobimy złego, nie zniszczymy waszego pałacu.
czy teraz wracam z pytaniem, czy jesteś, powiedz mi, czy zyfle. Ładnie wariuje. Tak, jeszcze takiej dźwięków jeszcze nie słyszałem. Chcesz, abyśmy stąd wyszli? Ja chcę, żebyśmy stąd wyszli na tej piramidzie i zapal czerwoną lampkę. Jeżeli możemy tu być, zapal zieloną. Podejdę do tego urządzenia, wezmę, dobrze? Nie podchodź na razie. Okej. Okay. Nie, Klaudia, tu nic nie wieje. Możemy być. Bardzo dziękujemy. Dam tą kulkę. Nie, powiedziałem, że jak mamy stąd wyjść, to na czerwono. A jak możemy zostać, to na zielono. Damy tu. A kulkę damy tu. Tak więc, jeżeli jesteś w tym miejscu, teraz możesz dotknąć tego. Dziękujemy, że możemy tu przebywać. Porozmawiamy jeszcze chwilę i pójdziemy. Jesteś kimś bliżej, bliższym rodziny Schoenbergów? Czy to prawda, że pałac powstał w XIX wieku?
się coś ukruszyło albo spadło. Jesteś tu dalej? Teraz cisza, wszystko cisza. Muszę zobaczyć, czy on tu nie spadnie. Porozmawiamy jeszcze, czy już nie masz na to ochoty? Możesz coś jeszcze wzbudzić? Coś dotknąć? Dziękujemy. Jesteś tutaj, z tej strony. Jesteś blisko kuleczki. Możesz ją odpalić? Nie wiem, czy chciałeś odpowiedzieć teraz, bo dźwięk nie był ciągły. Ale... jeżeli byś miał odpowiedzieć właśnie teraz, no to... ty... no, mi się wydawało. Ten fluk się ruszył chyba. Co? Mi się wydaje, że fluk się ruszył. Nie zwróciłam uwagi, nie patrzyłam na fluk. Tu słyszałem taki dźwięk, ptum. To jakby... mi się, nie wiem, wydawało, jakby on się ruszył. Jakie ja w ogóle pytanie zadawałem? Czy porozmawiamy? Ha, to tak, ale wcześniej było jakieś wizioło. Nie wiem co. Jeszcze wcześniej? Mhm. Czy jesteś bliskim rodziny? To już na to odpowiedział wcześniej na zielono. Coś jeszcze było. Pytanie byś miała? Możemy zadać ci jeszcze jakieś pytanie, czy wolisz, żebyśmy poszli? Zielone, możemy zadać pytanie, czerwone? Mamy wyjść. Aha, chyba było to, czy pałac powstał w wieku XIX. Byłoby nie? Niemożliwe. Ale to nie była pełna też odpowiedź.
Cześć. Cisza. Jeden płot. Szukałeś tego urządzenia? Chcesz znowu zbudzić? Drugie podobne masz tutaj, przy wejściu. Też możesz dotknąć. To możemy zadać pytanie, czy mamy wyjść? Jeszcze raz. Miga. Teraz tylko miga. Bez dźwięku. No śmiało. Chcemy wiedzieć, czy mamy wyjść, czy możemy jeszcze zadać pytanie. Czy jest tutaj, może w drugim budynku, Naumann Schoenberg, właściciel? Konkretne pytanie. Błyskawiczna odpowiedź. Może jesteś zięciem Naumanna, Mikołaj?
Jeżeli masz na imię Mikołaj, jeszcze raz zapal na zielono. Czy to ty, Mikołaju? Bo było, że bliski. Bliska rodzina. Mikołaj też, że jest ich więcej. Tak. I mężczyzna. Było, nie? W drugim miejscu to samo. Czy nazywasz się Mikołaj Schoenberg? Dźwięki czasem, nie? Możesz tędy przejść, jeśli chcesz. Przechodzić tędy, tak?
Dobrze. Może skończymy. Może wyjdziemy. Jak drażnimy. Wyjdziemy. Okej? Dobrze. Biorę urządzenie. Czyli to nie Mikołaj? Czy nie chcesz może, abyśmy to wiedzieli? Może, jeśli się z nami żegnasz, zaświeć na zielono? Jak widzicie, kontakt ucichł totalnie. Już dotknięcie rempoda. Dotknięcie albo może to świrowało od czegoś. Ale słuchajcie, tu się nic nie zmienia. Temperatura. No właśnie, tu się ani temperatura nie zmienia. Nic. Dobrze, żegnamy się z tobą. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy, że nawiązałeś z nami kontakt. Także żegnaj przyjacielu, bliski rodziny. Schranbergów. Nie byłeś właścicielem, nie byłeś zięciem, to nie wiem. Dźwięki były bardzo dziwne. Tutaj. Dziwne dźwięki, dziwna aktywność. Dużo. Dobra. Klaudia, przecież tam jest naprawdę dalej. Tak, tam jest dalej się, normalnie. Ściana, fajny smoczek. Nie będziemy się tutaj przetestować w taki sposób. No, a tędy, no nie. Dziwne. Tam jest normalnie dalej. Na filmie zobaczcie, bo chyba się udało nagrać.
Nie podążaj za nami, zostań w tym miejscu. Pilnuj swojego pałacu. Tam byliśmy właśnie. Tak, tędy idziemy na dół. I można powiedzieć, że idziemy do tego drugiego kompleksu. Zobaczcie. Świetnie. Okej. Przejdźmy do drugiego. Nie? Tam byliśmy? Tu chyba. Ale tam byliśmy? Tak. Dobra. Tak. No to idziemy. Przechodząc do drugiego sobie zgasimy wszystko. Może jeszcze tutaj jakaś kuleczka? No coś? Albo w drugim? Parapecik fajny, no to chyba będzie to samo. Jakbyśmy tymi osobami wyszli, to to samo, nie? Tak, się to łączyło. Bo nie widziałem tam dalej schodów w dół. Gdzie dalej widziałeś? No tam na przykład jak byliśmy. Tutaj nie ma żadnych schodów. Aha, no właśnie, bo to mi się wydawało. Tam będzie też. Świetnie. Niskówarz. O, tego teraz raczej nie widzicie albo widzicie słabo, ale pięknie to wygląda. O Jezu. Tak, musimy iść tam. No, no mówię, aha, tędy można wejść. Tej drugiej części, jakby. Zobaczmy trochę. Nie? Troszkę muszę.
właśnie. Dokładnie to jest tu. Jest tylko tam, gdzie też jest przejście. Mhm. Dokładnie tak. No. Faktycznie. W sumie zrobiłbym w tym ostatnim jakąś sesję, nie? No. Czy w kolejnym? Może w tym kolejnym? Ja bym w tym kolejnym zrobił. No. Tak. Tamten zeksplorować i tam zrobić jeszcze jakieś sesje. No, myślę, że tak. Bo to jakbyśmy mieliśmy już kontakt. Fajny. Widzisz tam, nie? Ja się przeszedłem tam, pod tym. Pod tym sobie przeszedłem. I przy ogrodzeniu, przy tym murku. To też jest jakiś budynek. Tak będziemy wracać tamtędy. To się zobaczę. Kurde, tam też jest dość spory. Na pewno mniejszy od tego. Ale... Co? A, no jeszcze dawno tylko trzeba zrobić. Tu jedynie. Tu raczej. Trzeba podciągnąć. Ty, ale tam. To są ruiny. Ruiny totalnie. Tamten jest ładny. Tam jest ładnie, ale tu. Aha. Muszę poświecić jeszcze tą mocniejszą. To jeszcze został tamten budynek. Same drzewa.
Więc to tylko te główne mury są. Okej, zobaczmy tamten. Albo tą lornę też zrobimy. Teraz spokój, cisza. Tu też jednak nic nie będzie. To jednak wiesz co? Lorneta. Idziemy, nie? To będzie tyle. Dobrze, drodzy widzowie, zobaczymy jeszcze sobie z poziomu lornetki i widzimy się na Odrze. Podobało wam się? Dla nas była to kolejna niesamowita przygoda. Niesamowita. Pałac jest po prostu tak wielki. Niesamowite. Wrażenia dzisiaj. No i to co się tam działo. Brak mi słów. Jestem dalej w szoku, Klaudia, co powiesz? Też jestem w szoku. No takich rzeczy jeszcze nie widziałam. Flux, Rempot, powiedzi. Tylko nie wiemy, czy to był Mikołaj, czy nie Mikołaj. Wiemy, że ktoś bliski z rodziny. Ale nie dowiedzieliśmy się dokładnie, czy to był właśnie ten Mikołaj. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, więc widzimy się na kolejnym. Trzeba było trochę włożyć starania, aby tu wejść, aby to zwiedzić. Trzeba było być uważnym, ale na szczęście wszystko pięknie poszło. Eksploracja nam się bardzo podobała, badanie paranormalne także niesamowite, więc dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy na kolejne i widzimy się niebawem na live'ach i tak dalej i w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Ejo. Dziękujemy.